Witam serdecznie fanów Blendera. W dzisiejszym krótkim poradniku chciałbym Wam zarekomendować nową technikę modelowania siatek 3D, która stała się dostępna od wersji Blendera 2.83. Technika modelowania opiera się na działaniu dwóch modyfikatorów przypisanych do prymitywnego kształtu, jakim jest sześcian i jego pochodny. Tymi modyfikatorami są modyfikator subdywizji i modyfikator remesh. W wyniku współdziałania modyfikatorów otrzymujemy efekt modelowania do złudzenia przypominający modelowanie siatek 3D dokładnie w taki sposób, jakbyśmy wykorzystywali do tego celu metaobiekty, metakule. Wynik pracy twórczej to bardzo obła forma siatki z łagodnym połączeniem wielu prymitywnych kształtów. Modyfikator Remesh, działający w trybie voxel, dynamicznie tworzy nową retopologię siatki 3D w oparciu o poligony o podstawie czworokąta, rozpięte względem objętości obiektu, dokładnie na jego powierzchni. O dokładności formy decyduje rozmiar voxela, ustawiany na modyfikatorze Remesh. Popatrzcie, jak ten mechanizm działa w praktyce i jak przyjemnie się modeluje. Wskazana technika modelowania jest prosta do realizacji, bowiem przypomina standardowe metody modelowania siatek 3D z wykorzystaniem wtyczki lub tools. Ten tryb modelowania będzie użyteczny w kreowaniu form organicznych i technicznych naszych modeli 3D. Dodatkowo możemy użyć modyfikatora lustro i modyfikatora wygładzającego, który dopełni całości formy. Dziękuję za uwagę.